wszystkie pomniki, proszę Państwa, na Pradze Południe. Tutaj rondo Waszyngtona, oczywiście most poniatowski, tam tablica jest, że do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. Tutaj wiecie Państwo, oni nie byli w Anglo-Ameryce, Białystok najczęściej. Tu gdzie bieda szyby, polska bieda, nie umieją po angielsku mówić, nie umieją po angielsku rozmawiać, nie umieją po angielsku myśleć, nawet nie umieją myśleć tak, jak Pismo Święte sugeruje. Podaj, żeby to nie była osoba chciwa, żeby to nie była osoba pazerna. Jak Janek Witek żył właśnie, dlaczego, skąd ja o tych Żydach? Tutaj mam takie informacje. Janek Witek zawsze mówił, że tam, gdzie Żydzi się nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny i potem ich nie ma, uciekają. No i teraz, proszę Państwa, jak sytuacja, w jakiej on się znalazł. 25 tysięcy zaległości zamieszkań, 30 tysięcy zaległości zamieszkań przez tych, którzy biorą na lichwę, na procent. I u niego to tak rosło, a pracy nigdzie nie znalazł. Właśnie chciał do tej Anglii jechać, ale może się sam ze sobą droczył, do Niemiec, do Francji, do USA, Anglo-Ameryki, Białystok to... No raz gdzieś tam był, ale to on już nie pamięta. Także proszę Państwa, tutaj są też targi książki, czy już tych targów nie ma. Jesteśmy na Pradze w Warszawie, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Tu w przejściu podziemnym pokazałam Państwu dzisiaj kapelusznikarnie, piękne kapelusze i wcale nawet niedrogie. Mogą Państwo tu przyjść, przyjechać 25 z tramwajem, 7 tramwajem, no na Wolę, które jadą też 26, to tam przy tym Teatrze Powszechnym, gdzie było spotkanie o księżach, homoseksualistach, o zakonnicach, lesbijkach, Hübnera, tam dalej, tak Zieleniecką jadąc, ale tu po te kapelusze mogą Państwo zejść, bo jak domy towarowe centrum tam, to wszystko jest strasznie drogo tutaj w Warszawie, strasznie drogo. No, a do Anglo-Ameryki Białystok latają kraść kożuchy. Tutaj handlują, proszę Państwa, majtkami. Na przykład tam za tymi drzewami jest bazar Różyckiego. Tam dalej jest na Pradze Południe u nas Szembeka bazar. No przecież tych bazarów chyba na Banacha tylko rozwalili ten cały bazar. Ale tak wszędzie ci Żydzi. I oni tam, gdzie się nie pojawią, to Janek Witek mówił zawsze, że wszystko doprowadzą do ruiny. Biorą na procent. I teraz tak, że Żyd Polskę rozkradł na miliardy złotych. I teraz dopiero Macierewicz będzie miał, ma zagwostkę, to znaczy jako minister, no, armii, ale wiecie Państwo, to jest jeszcze i Kaczyński, to jest jeszcze i cała linia Mysia, bo tutaj nie ma ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, bo ci moherowi co? Z warszawskiego tramwaju, ci moherowi co z warszawskiego stołecznego autobusu, to nawet Biblii nie widzieli, to jak oni mogą podrobić Świadków Jehowy? Nijak. Nie są w stanie podrobić Świadków Jehowy. Nawet jak był film pierwszy tutaj o Świadkach, 85 rok, ja to śpiewałam przecież na tym stadionie. Piękny koncert. Ach, osądź mnie, Jehowo Boże mój, to przecież tam mnie było tylko słychać. No chór trzyosobowy. Proszę Państwa, Joanna Ruszkowska chodziła od domu do domu w tym filmie i głosiła. Przecież żadna aktorka by tego nie potrafiła, bo to są rzeczy takie oryginalne, pierwsze, naturalne. Nie jesteś w stanie, Warszawo, podrobić Świadków Jehowy. Warszawa jest moherowa, Warszawa jest kościelna. Wystarczy na krakowskim być w przedmieściu, kościół przy kościele. No oczywiście rzymskołaciński, katolicki, nie ma cerkwi. Warszawa to stary tramwaj, Warszawa to stara wiara. Warszawa to stary papież, hipochondria wielka. Pokasłują, pochrumkują, kaszlą strasznie, a okazują nawet swoją nerwowość. Czyli, że tak, chcą coś pokazać, a jednocześnie przekreślają siebie jako takich, którzy czy z USA pochodzą, czy z Anglii, czy z Francji, bo tam są ludzie nie tacy nerwowi jak tu. W Ameryce, no Boże, wszystko jest, niczego im nie brakuje, a tu na kartki, a tu bieda, aż piszczy, tu się dobijają, tu się biją, tu do drzwi walą. I tak samo mówimy, że nawet spółdzielnia gazowa też kłamie, też oszukuje i musi takie procedury stosować, no.